Święta Barbara, patronka górników i dobrej śmierci. Tekst pochodzi z albumu Cuda Wielkich Świętych, Henryk Bejda, wydawnictwo Fronda. Święta Barbara, ciesząca się wielkim kultem, zarówno w kościołach wschodnich, jak i w kościele zachodnim, jest patronką górników i ludzi, którym grozi nagła śmierć podczas pracy. W czasie tortur, zanim jeszcze własny ojciec ściął jej głowę, pobożna dziewczyna z Nikomedii prosiła Boga, aby wszyscy, którzy w przyszłości uczczą jej pamięć, dostąpili w godzinę swojej śmierci łaski przyjęcia Komunii Świętej. Od wieków wierzono zatem, że kto żywi wielkie nabożeństwo do świętej Barbary, patronki dobrej śmierci, nie opuści tego świata nieopatrzony świętymi sakramentami, i dlatego większość cudów i łask przypisywanych jej wstawiennictwu dotyczy właśnie pociechy, którą święta przynosi umierającym. W grudniu 1565 roku piętnastoletni 15 Staszek Kostka, który w przyszłości miał zostać jednym z najbardziej znanych jezuickich świętych, ciężko zachorował. Zaledwie rok wcześniej, wraz ze starszym bratem Pawłem, w towarzystwie opiekującego się nimi mentora i nauczyciela Jana Bilińskiego, przybył z Polski do austriackiego Wiednia, by zdobywać wiedzę w cieszącym się bardzo dobrą opinią cesarskim gimnazjum jezuickim. Mimo oporów Staszka, który wolałby katolickie otoczenie, cała trójka zamieszkała w domu luteranina Kimberkera. Balansujący na granicy życia i śmierci chłopak bardzo pragnął odbyć spowiedź i przyjąć komunię świętą, ale okazało się to niemożliwe. Jedni mówią, że luterańscy gospodarze domu nie chcieli się zgodzić, by w ich progach pojawił się katolicki ksiądz, inni dowodzą, że nie chcąc z nimi zadzierać ani Paweł Kostka, ani Biliński nawet ich o to nie pytali. I właśnie wtedy. Pewnej grudniowej nocy rozżalony i rozpalony gorączką, Staszek doznał cudownej wizji. Zobaczył świętą Barbarę. Czczona przez niego patronka dobrej śmierci przybyła z dwoma aniołami i dzierżąc kielich w dłoni, przyniosła mu komunię świętą biatyk. Nie było to jedyne widzenie, jakiego doświadczył młody Polak. Podczas kolejnego widzenia. Ujrzał matkę Bożą z dzieciątkiem, która pochyliła się nad nim, złożyła mu w ramiona małego Jezusa i nakazała wstąpić do Jezuitów. Rano ku zdziwieniu lekarzy, którzy nie tylko nie potrafili go wyleczyć, ale nawet dobrze zdiagnozować, wstał zupełnie zdrowy. O innej cudownej, przedśmiertnej interwencji świętej Barbary. Pisał największy polski hagiograf, żyjący na przełomie wieków XVI i XVII, jezuita ksiądz Piotr Skarga. Opisując żywot świętej nikomedyjskiej męczennicy, przytoczył ku pamięci potomnych, cud jeden, który się stał na przyczynę u Boga, Barbary świętej w Gorce, dawnym Gorkum. Holenderskim miasteczku roku pańskiego 1418, na który patrzył ten, co go opisał, Teodoryk Pawłow. Żył w tym miasteczku Henryk Kok, rzeźnik, człowiek dobry, który miał wielkie nabożeństwo ku tej męczennicy Chrystusowej i wierzył, iż kto ją czci, bez sakramentów kościelnych z tego świata nie zejdzie. Trafiło się, iż dom, gdzie mieszkał, w nocy od świeczki nieopatrznie zostawionej zapalił, i ogień go ogarnął, śpiącego, wszakże się porwawszy, uszedł, a jednak wspomniał na skrzynkę z pieniędzmi i o nią się skusił. Lecz skoro do domu wszedł między ogień, dom się obalił i tam w ogniu Henryk został. Tego tylko żałując, iż bez sakramentów umierał. I gdy gorącą puścił do Boga i do przyczyny barbary świętej modlitwę, ukazała mu się panienka, mówiąc: Do wschodu słońca żyw zostaniesz, a bez sakramentów nie umrzesz. I wyszedł z ognia tak upiekły, iż żadnej twarzy i podobieństwa ludzkiego na nim nie było. Mięso i kiszki z niego padały. I drugie członki jego jako głównie zostawały, a jednak o swej mocy szedł przez kilka ulic do córki swej. Tam ległszy, woła spowiedzi i sprawił się z grzechów żywota swego wszystkiego. I ciało Pańskie i olej święty wziąwszy, kazał ludziom, aby się go dotykali, a obaczyli, że nadprzyrodzenie żyw został, za przyczyną świętej Barbary i więcej ich na oglądanie cudu onego niżli na gaszenie ognia bieżało. Oznajmiając wtedy godzinę wyjścia swego, a kapłanów od siebie nie puszczając, skoro dniało, wołał Chrystusowi się polecając i o przyczynę świętej Barbary, świętego Wawrzyńca i wszechświętych prosząc, ducha wypuścił. Ja, Teodoryk z Gorki, byłem przy tym, Cztery mi jego spowiedzi słuchał, ciałam się jego zgorzałego dotykał i drugim dotykać kazał i na rękach moich umarł. Przetoż ja ten cud sławny poświadczam na cześć Bożą. Po tak solennym poświadczeniu piewać o tym już zatem nie sposób. Pełen cudownych wydarzeń jest też na wpół legendarny żywot samej świętej Barbary. Męczennica żyła bowiem na przełomie III i IV wieku i była mieszkanką Nikomedii, dziś Izmit w Turcji. Jeszcze jako dziecko straciła matkę, pozostając pod opieką ojca Dioskura, który był bogatym i wysoko postawionym poganinem. Dioskur, pragnąc uchronić córkę przed zepsutymi młodzieńcami, a pewnie także przed pokusą przyjęcia znienawidzonego przez siebie chrześcijaństwa, zamknął ją w wysokiej wieży, pozostawiając jej kilka dziewcząt do rozmaitych posług i zezwalając, by odwiedzali ją tam nauczyciele wszelkich nauk. Mimo jego starań, dziewczynie udało się poznać prawdy chrześcijańskiej wiary, przyjęła sakrament Krzlu Świętego i, co więcej, zapałała pragnieniem życia w dziewiczej czystości, zostania oblubienicą samego Chrystusa. Rozwścieczony tym Dioskur po powrocie z jednej ze swoich handlowych podróży, bezskutecznie próbował skłonić córkę do zamążpójścia i wyrzeczenia się wiary. Kiedy prośby i groźby nie odniosły skutku, ojciec dobył z pochwy miecz i rzucił się na dziewczynę. Barbarze udało się uciec, ale wściekły mężczyzna nie dał za wygraną. Zaczął ją gonić. Uciekająca dziewczyna znalazła się wkrótce w pułapce. Drogę zagrodziła jej wysoka skała. I wtedy, jak głoszą legendy, Bóg sprawił cud. Skała rozstąpiła się nagle, a Barbara weszła w cudownie powstałą szczelinę do podziemnej pieczary. Dioskur nie znalazłby jej, gdyby nie pewien pasterz, który, widząc, co się stało, zdradził mu kryjówkę Barbary. Ojciec z furią rzucił się na swój skarb, pobił dziewczę i za włosy zawlókł do domu wtrącił do lochów i morzu głodem, próbując zmusić do uległości i zaparcia się wiary. Tak jak poprzednio jego krzyki i kary nie wywarły jednak na niej żadnego wrażenia, dalej mężnie trwała przy Chrystusie. Rozsierdzony jej uporem dioskur wydał ją wtedy w ręce prefekta Marcjana, którego cesarz wyznaczył do ścigania chrześcijan. Jednak także cesarski urzędnik ani prośbą, ani groźbą, ani najokrutniejszymi torturami nie był w stanie jej złamać. Legenda głosi, że w więzieniu ukazali się barbarze sam Chrystus i jego aniołowie. Miłosierny zbawiciel nie tylko uleczył ich rany i udzielił komunii świętej, lecz także wlał w serce dziewczyny cierpliwość i odwagę do zniesienia jeszcze większych męczarni anioł miał przynosić jej pożywne posiłki Nieugięta i nieustraszona Barbara nie rozpaczała ani nie traciła ducha modliła się o nadziejo i zbawienie ufających dobry Jezu błagam cię usilnie aby każdy kto zachowa pamięć mego męczeństwa u schyłku swego życia mógł dostąpić dobrodziejstwa skruchy i spowiedzi i twego świętego ciała sakramentu a nadto w godzinie śmierci żadnymi groźbami złych duchów nie był nękany i w jakiejkolwiek potrzebie by mnie wzywał, mógł dostąpić twego zmiłowania. Tak właśnie według jednego ze średniowiecznych rękopisów miała brzmieć jej ostatnia modlitwa prośba do Boga, która przyczyniła jej później sławy niebiańskiej wspomożycielki umierających. Czyż Bóg mógł nie spełnić tak pokornego życzenia? W końcu cierpliwość oprawców wyczerpała się i barbarę skazano na śmierć. Nie takie to jednak proste zgładzić kogoś, kto znajduje się pod ustawiczną Bożą opieką, kiedy w cudowny sposób wygasł stos, na którym barbara miała zostać spalona, sprawę w swoje ręce znów wziął jej srogi ojciec. Uniósł miecz i wymierzył cios, odcinając córce głowę. Doigrał się. Przeciwnym Bożym zrządzeniem z nieba trzasnął wtedy piorun, okrutny dzieciobójca zginął na miejscu. Nie do pozazdroszczenia miał być także los owego pasterza, który zdradził Dioskurowi górską kryjówkę córki. Zamienił się on w marmurowy głaz, a jego owce w skarabeusze lub szarańczaki. No ale to już raczej między bajki włożyć można. Świętej barbarze przypisywano także wiele innych cudów i łask, między innymi ocalenie włoskiego miasteczka Paterno w czasie dżumy w XVI wieku oraz zatrzymanie lawy podczas erupcji Etny w XVIII wieku.